No bo wiesz, ja ci coś powiem, że kiedyś w tej klasie, że dzieciarnia nie lubiła ruskich, no to jakoś to przemogło, ponieważ wzdłuż Marszałkowskiej, jak zjechali ci Rosjanie, handel. Na stadionie dziesięciolecia handel. To tych ruskich jakoś tak nagle polubili. Dlaczego? No bo można było zahandlować. To bardzo miła racja. Skombinować, zarobić na tym, ale potem znowu minął jakiś czas, linia Mysia weszła, a Warszawa nienawidzi Ruski. Ja pamiętam, jak w klasie, tu na Konopczyńskiego 4, złota kaczka, no to przecież nawet na tego naszego profesora od historii Śluska, że głupoty gada o tej przyjaźni polsko-rosyjskiej, ale on tam dużo nie gadał o tym, ale no, ciekawie mówił, ciekawe inne, żeby tak tu dostosować do towarzystwa, ale ogólnie społeczeństwo Warszawy nie lubi ruskich. Potem ich pokochali, a teraz znowu Judasze. A co nie pamiętają, że Polska była jednak wyswobodzona, chociaż trochę może dzięki tym ruskim, prawda? No, no niestety to jest taki wielki kołchoz, że się tego nie pamięta i straszne rzeczy się dzieją. No. Także proszę Państwa, Radio Koncita, proszę z nami być w kontakcie i proszę dzwonić. Radio Koncita, także proszę być z nami w kontakcie, proszę Państwa. Nie wiem, czy czapka arabska jest lepsza, ale myślę, że lepsza chyba arabska ta czapka i proszę Państwa. Trochę poezji, trochę literatury, żebyście troszeczkę mogli przypomnieć, jakie macie korzenie tu w Polsce. A, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, bo ta młoda z kolei Hołota to też jest oszukiwana przez te stacje, a to Radio Kolor, a to Radio Z. Ale jakie głupoty! Tam stoi, proszę, u nas takie radio, raz, dwa, czy się przyciska. Co jedno, to ja to wyłączam, miałby cholera, piosenka sprzed 30 lat, to ja już tego słuchałam 50 razy. Nie, następne, tutaj znowu to samo, gada głupoty. Jak na jednym jest to samo, to na wszystkich też dokładnie. Także ja się nie dziwię, że Wałęsa jak był, powiedział rozpieprzy FM, rozpieprzy te wszystkie stacje. I miał rację, bo ja widzę, że czy to linia PO, czy inne, to wykorzystują, bo to jest też polityka, by ludzi otumaniać. No a teraz walczą z Kościołem, także jak Państwo włączą radio, to nie wiadomo, co to, kto to gada tutaj, prawda? Czy to ona jest przeciwko, czy to ona jest za, no bo jak włączę Radio Maryja, to wiadomo, prawda? Jasne. Chociaż ten Rydzyk wczoraj wypowiadał się, proszę Państwa, że oni chcą go zamordować, chcą go zniszczyć, zabić, ale w jaki sposób? Poprzez media. Poprzez media. I dlatego ja tu zatrudniłam taką jedną kurę, tu siedzi w domu, żeby zniszczyła wiceprezes spółdzielni Sław, bo robi jej, nie wiem, na razie biały PR, bo zrobiła jej siwe włosy, ale tu chodziło o czarny PR. I teraz nie wiadomo, co będzie. Ale ja ci coś powiem. Tam była też taka inna katka, przyszła teraz inna i za wodę 208 zł. Ja mówię, no to nie 700. No to więc, albo tamta złodzieńca przyszła, to wszystko w sądzie trzeba pokazać. A bardzo dobrze. A jest awizo, bo mi dziecko zaraz przyniesie awizo, dupę tylko zawraca i prawdopodobnie już będzie ta sprawa, bo jest awizo. No, do sądu. A no, a. No, wiesz, no, kiedyś musiał być A to a. Następców apostołów na podstawie tradycji. Także Radio Koncita. Proszę być z nami. I tak są. I już. Specjalne funkcje mają. Czasie. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Członkowie chóru, kantorzy. Oni również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Współcelebrują.
Proszę Państwa, czy tam ten ksiądz Rydzyk to szpieg, czy nie, to ja bym na to się nie zastanawiała nad tym, bo ja lubię, jak ktoś jest w ogóle oryginalny, a czy robi no, źle, to też niedobrze popierać takiego, ale chyba on nie jest diabłem, może najpierw jest określenie. Do duchownych, czy do świeckich. Że medialnie, bo on jest biznesmenem, jeden ze 100 Polaków. To teraz tak, niby to dobrze, ale będą teraz go już śledzić, czy on tego nie nakradł, bo Hanka Gronkiewicz od dawna na pewno ma na ogonie. Pokazują, jak mówi w radiu, to ona się śmieje. No, ha, 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 ha. Ja mówię, to te stacje PO, to one tak puszczają Hankę, a w radiu Maria inaczej, że złodziejka, że 40 tysięcy warszawiaków poszło na ulicę. I teraz nie wiem, czy ty wiesz, bo opiece społecznej jest kartka, że wszelcy ludzie pokrzywdzeni mieszkaniowo zapraszani są tu prawnie. Pięknie, bardzo ładnie. No, i to się teraz odkręca. To dopiero początek. To jestem pod wrażeniem. To dopiero początek. Ja tu pobierałam pieniądze, kiedy to dawno było. Ale patrzę, że tam jest taka kartka, że proszę się zgłaszać po prawne te porady. No. Także już tej Hance już żyć nie dadzą. 40 tysięcy poszło na bruk. Zakazuje się do życia jakieś takie prywatna twórczość. Nie trzymanie się przed sobą publicznym, tak dalej. To jest dostępne, to właśnie każdy raz pisze. Także proszę Państwa, jesteśmy jak w kołchozie, chociaż do ruskich daleko i tych ruskich nie lubią. Obrzędów sprawowania sakramentów, celebrowania zwłaszcza liturgii mszy świętej. Tak różnorodnie sobie poszli poszczególni ludzie, a zaczynało się to wszystko i zaczyna się od niewiedzy, od takiej interpretacji dowolnej, od złej formacji. Od złej formacji. Zaczyna się od takiego wolontaryzmu. I to jest nadużycie. Czy ono jest grzechem? Jeżeli nieświadome, to nie. Ale ta nieświadomość też może być zawinna. Ona też przyczyna. To już jest inny temat. Proszę Państwa, liturgia. Liturgia to jest już sprawowanie tu na ziemi tego, co będzie w niebie. Tam będzie tego zjednoczenia. Kurczę, no nie, no Kaziu. Tam będą wszyscy święci. Matka Najświętsza. Trójca Najświętsza. Tam będzie radość. Tam będzie szczęście. I tutaj na ziemi, sprawując sakramenty, to zjednoczeni będący stanie łaski uświęcenący już celebrujemy, zaczynamy celebrować to, co będzie w niebie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. I może coś pytamy teraz. Dziękuję bardzo. Naród kłótliwy, naród krzykliwy i nie wiem, zastanawiam się, czy te msze cokolwiek dały. No, także zobaczymy dalej. Może nieszczerze ktoś na te msze chodził i słuchał, a robił swoje. Mówi się pop swajo, czort swajo. No, popa tu nie ma raczej, bo to Warszawa, to, a poza tym jest linia Mysia i Kościółków po jednej stronie, po drugiej na Krakowskim pełno. Także no tu nie Białystok, tu nie Gdańsk, tu nie Kraków, tu nie Wrocław, tu nie jest Poznań, proszę Państwa.
troszeczkę najwyżej z kościoła można dać muzyczki. Proszę Państwa, to też takie będzie wycie, takie tam śpią w tych ławach i potem ziewają i w autobusach i w tramwajach stołecznego miasta Warszawy złe wibracje, potem się biją, jak się baba postawi, to potem kopie nogami, rękami. Tutaj taki młody też zaczepiał. Potem ja patrzę, on ma jedną nogę w gipsie i tu żebrał też pod mostkiem, stał papierosa. Ale jak on żebrał, to rękę kładł na piersiach. A ten jak nie chciał dać, to potem już go wyzywał i szedł schodami, tak się 10 razy na niego oglądał i mu tam pluł coś tego. Ja mówię, Jezu, gdzieś tu wsiadł na mostku, bo ja poszłam drugimi schodami, ja myślę, kurczę, zaczepia ludzi. To jest właśnie taka mania, że oni się powinni w ogóle od Świadków Jehowy uczyć, jak grzeczni, jakby oni mówili, że świadkowie zaczepiają, co jest nieprawda, tylko takie męty łażą tutaj po ulicach, nic nie robią i zaczepiają i to jest niebezpieczne, bo można być napadniętym w autobusie i nikt nie pomoże. Taka hołota w tej Warszawie, taka hołota. Mówią, że te salcesony mazowieckie są nieznośne, bo tylko gromadzą, tak jak mówią o Mareczku, 5 schowków łącznie z domem, on gromadzi, myśli tylko o sobie, jest głupi, się wyłącza telefonicznie, okazuje się, że jak on ma tego raka, to musi o 20 iść spać, jako ten staruszek, nie po kolei w głowie, gromadzi. Wariat, po prostu wariat, wariat, aspołeczny, szurnięty, stuknięty i puknięty. Skąd się wywodzi? No z kościółków, no. Matka go oddała do przytułka świętego Łazarza, jak to Rysia mówi, w Piasecznie, proszę Państwa. I no, Jehówka go wyciągnęła stamtąd, ale wyciągnęła sama, taka, jakie by jej dziecko mogło być. Też takie, jakieś takie, nie za bardzo ten Pan Bóg, tylko tak, żeby coś wykombinować. Czyli, że jak wzięte z domu dziecka, to pewnie będą dotacje, jakieś dodatki. No, tak, tak. No i były takie dodatki, że człowiek i straciła wszystko, a on ma 5 schowków. I tak on myślał, że chytrzejszy, jak mądrzejszy, a teraz już na niego szatan zapolował, bo ma na dupie raka i po prostu nie wiadomo, co to za rak, jakiś taki rak, że widocznie się leczy, ale to jest, bo miał już na brzuchu takie plamy od tych jakichś takich, jak to się, czy wylewy, czy od sposobu leczenia, metod leczenia, też jakaś... Nie, takie plamy jakby żelazkiem przyłożyła, no. To coś takiego, ale to przeszło. No ale to u niego tak samo ciotka miała z rakiem. W ogóle się ona nie leczyła, ale długo żyła z rakiem. A co lubisz, to tacy bezmyślni? No po prostu on tę ciotkę opieprzał, że po prostu ona się nie leczy, a ma raka. I długo żyła. Potem był na jej pogrzebie i tyle. W końcu kiedyś musiała umrzeć. Durna baba musiała kiedyś w końcu umrzeć, no. Także proszę Państwa, trochę może zadumy. Biblia mówi, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, no bo wiadomo, że w tym domu żałoby, to chociaż się czegoś człowiek dowie, zaduma się, zastanowi się nad czymś. No. A nie tak, Polska sobie radę da. To nieładnie tak być zarozumiałym i myśleć, że ciebie nie spotka nieszczęścia, to w jednej sekundzie Putin, Pershing. Takie mistyczkę, stygmatyczkę. Kocha Bamba, tam gdzie... Kocia to się czyta. Kocia Bamba. Tak się czyta. Kocia Bamba. Mistyczka, stygmatyczka, tam gdzie została zabita ta Helena. I ona, zobacz, tam jest gdzieś, pokazał to, co nie widzimy w czasie Mszy Świętej. To, co widzimy, to jest teraz duchowo. Że na tą Mszę Świętą przychodzi Mszę Świętą, przychodzi cały Kościół powszechny. Tak. I
I co z tej mszy wynacie? Co wymarnie z tej mszy? I Aniołowie, i Matka Boża tam jest. I Matka Boża. I Matka Boża mówi na początku do tej Kataryny Rybacz. Dlaczego tak przychodzisz w momencie, kiedy oni wchodzą po rybransie? Przyjdź wcześniej, przygotuj się. Potem jest na żadna grzechy. I ona sobie myśli, przecież wczoraj się nie spowiadałem. To nie mam grzechy. A ona mówi, Matka Boża, nie ma grzechy? A dlaczego tak powinnaś przychodzić wcześniej, przygotować się do tego, no, bo pomodlić się do Ducha Świętego? Ale tak przychodzicie w ostatnim momencie, tak w ostatnim momencie. Potem jest ofiarowanie. Żeby ofiarować Bogu coś, wszystkie swoje troski, radości, smutki i udręczenia, i bóle. Jak najwięcej ofiarować. Żeby jak potem celebrant sobie wnuczy się wracać do moją i waszą wiarę, czyją długosięcie przedmogący, to żebyśmy też Bogu ofiarowali. A nie tylko jakieś firma wejmy. Bóg chce, żeby dużo ofiarować i pokazała, jak tam w czasie ofiarowania od każdego żyjącego tu w tej świątyni odłącza się inna osoba. To są aniołowie, którzy żyją. I na pasach złoty jest niektórzy coś pięknego, świecącego. Matka Boża mówi, Matka Boża, którzy mają coś Bogu do ofiarowania, dużo ofiarowania. I jest i puste tacy, to jest i smutki, to ci, co no, nie mają Bogu co ofiarować. Ale jeśli również tacy też tak, ręka tylko złożona, będowicy, smutki, to ci ludzie, którzy tutaj są w obowiązku tylko w tym kościele, nogę na nogę założyli tak. I nudzą się. Potem Matka Boża mówi. Potem, jak było, nim przekażycie sobie znak pokoju. Najpierw jest Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, a potem przekażcie sobie znak pokoju. Nim przekażę znak pokoju. Pomyśl, kto cię najbardziej skrzywdził? Matko. Do kogo masz najwięcej pytań? I wybacz. Jutro może przyjść dar, ale teraz wybacz. I proszę, żeby ci inni też wybaczyli, którym sprawiłaś przykrość. Albo nie chcesz, żeby przekazywała znak pokoju, a miała żal do kogokolwiek. Także widzicie Państwo, jak to się obróciło teraz. Musicie się modlić do tej swojej Matki Boskiej, Ostrowrańskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. No możliwość, gdzie się u kogoś trzeba jeszcze, żeby tam, gdzie się prenumeruje, to czasopismo nie ucieszy. To tyle chciałem tylko powiedzieć. Przechodzę na odbiór. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Henryku. Tak. Te różne wypowiedzi listy, one mogą nas bardzo zbudować. Trzeba najpierw taki twardy, razowy chleb, to jest ta nauka. To jest taki razowy chleb, zdrowy, to jest ta nauka, teologia, to jest katechizm, oczywiście Pismo Święte. A później jest taki dodatek powiedziany, który pomaga nam bardzo. Służy to brać książki zgodnie z imprimatu. Żeby nie było jakieś... No tego Stasia nie ma, poszedł gdzieś szukać, ale to się bierze telefon. Ten taki telefon służbowy. Taka ala radiostacja, takie coś. No bo jak dzwoni kierownik z góry, on widzi, obca osoba weszła przez bramkę. Wszystko widzi, aż dziwne, że jako kierownik jeden, drugi, oni to wszystko widzą. Albo stoi betoniarka i trąbi. No to tam i tak bramy są potwierane. Ale oni to wszystko widzą, a ten Stasio jest policjantem i on jak to nie, to no pieprzy jeszcze weźmie. No, także proszę Państwa. I tak mówię,
Kurwa, ciemna, mówi, no jak to, ale to tylko dlatego, bo kierownik powiedział, żeby światła wyłączać ze względu na oszczędności. No to masz, po drugiej stronie budowa świeci na całe osiedle światło, a tutaj oszczędności. No i masz, jak ktoś jest oszczędny, no to głupi musi tracić, chytry, musi dwa razy tracić. To jest lekcja bolesna i kosztowna przede wszystkim. Wtedy pozostać na taką lekcję, no powolutku się ubiera, może w międzyczasie ten kurczę bon do 10 zasady ma włączone telefony, Boże, a mam do niego dwa, właściwie przystanek mam, bo na Przemysłowej mieszka, no i bym od niego zaczęła, no a jak mam zacząć, skoro on nie wie, bo ma włączone, no. No to jak chce coś w życiu osiągnąć, no to raczej nie, ale nie, to... Nie, no wiesz, i nocami, to no, taki ma system, no jest ten sobą nie z kołonkiem, ja jestem z kołonkiem, no, pokręcę się jeszcze chwilę, powoli będę się ubierał. Ale nie lubię na blotu tam skądś, skoro jestem z beretem, bo to jest w ogóle bez sensu, żeby to wiesz, tak mogę... Tylko wiesz, przestanę przejechać już u niego być. Nie będzie po formie zbytku. No i tak to jest z facetami. Albo nie mam, po prostu stawiam problemy z zasadą. No dobra. To nie jest kwestia faceta, czy co pan chłopi. Ja mu radzę do zakonu. Ale gdzie tam? Ale gdzie tam? To słyszę. Albo pan tu mówi, albo nie mówi pracy. Liturgia. No to... Kochani i kochanki. No to to jest serce. To jest serce całego naszego kościoła. Najważniejsza sprawa. Nie bać się... jeździć przed Eucharystią. Pan Jezus Chrystus jest nam potrzebny. Nie trafiłem się tak zwany interes życia. Faceci chcą konsorcjum zakładać. Byliśmy wczoraj z Wojtkiem umówieni w Nowotem, moim partnerem. Wiesz, tam zawsze jest cisza i spokój. Się okazało, że wczoraj były dwie konferencje. To dosłownie dworzec białoruski. Z konieczności musieliśmy na takie kanapy i niskie stoły. To jeszcze ktoś tam siedział. Tak słucham. Tak gadają tam jeszcze. Widzisz, ale że wy teraz działacie z punktu widzenia ulicy, to tam się nikt z wami nie liczy pewnie. Dobrze, dobra, nieważne, nic nie chcę mówić, jesteśmy mówili na spotkaniu. W niedzielę, takie robocze, no, a nie śpij, nie odbiera. Napisałam, bo trzeba dotacji na 50 milionów, to może go to umówi, mam nadzieję. Nie powiedział, ale nie będę się wypowiadał na ten temat. Uważam, że każdy... I w ogóle nomen z Radomia. Ja mówię, panowie, ja wczoraj przejeżdżałem przez Radom, żeśmy nastawili. No to budowa tam się, Łódź-Bud jest z Radomia, Łódź-Bud. Ja mówię, czy wszyscy są z Radomia, cała Polska? No to... No, a bo to takie waleczne miasto. Dobra, nie wiem. Ale ja jak będę... Panie Bogimarze. Dobra, ubieram się, kurczę, rady, no może ten się jakoś wyjaje w międzyczasie. Tak, waleczne miasto. Opiewała na temat postaw i zachowań w czasie liturgii Mszy Świętej. Nie zdążyłam się wtedy dodzwonić. Dziękuję Bogu, że dzisiaj się dodzwoniłam. Chodzi mi o moment podniesienia. Ja kiedyś słuchałam katechezy u mnie w kościele, dawno to już było, na temat katechezy, bo to była katecheza dla dorosłych. I w czasie podniesienia wstaplujemy się, powiedział wtedy ksiądz, najświętszy sakrament, ciało Pana Jezusa, uwielbiamy Go i w momencie, kiedy kapłan opuszcza już w dół, wtedy skłaniamy głowę. To samo jest przy podniesieniu Najświętszej Krwi. Obserwuję, słuchując się wtedy, że nie należy się
udowadniać, że trzeba być, no żeby te wszystkie nasze gesty były... A ty nie wzięłaś w ogóle klucza wczoraj tego drugiego? Nie, no wzięłam ten od dołu, no bo wszyscy mówicie... Ja mówię o górnym kluczu. Nie wzięłam górnego klucza. No to jak weszłaś? No właśnie, czekam półtorej godziny, nie weszłam, czekam, aż klucz łaskawie przyjdzie i otworzy ten klucz. No to czyli, że robi zamieszanie. Trzeba było wziąć klucze. Ma się przy sobie klucze. No gdzie się zostawia klucze? Każdy klaka, że robi zamieszanie. Po prostu jak mnie nie ma, widzę, że tu kurwa każdy siedzi, koczuje, ludzie się gapią. No, to nie może być tak. A czy może być tak, żeby on sobie przychodził pod twoją nieobecność? No nie wiem. To jak chyba miał klucze, to wiadomo, że miał przyjść podczas nieobecności. A jak był w pobliżu, dlaczego miałby nie wypić herbaty? Ale puszki z piwem cztery to mógł zabrać ze sobą. Co i to klucze trzeba, kto jakie ma, trzeba mieć przy sobie. I tu dzwoniłaś, tylko robiłaś kołchoz i zamieszanie, ludzie przychodzą, się gapią, jakaś baba siedzi, no. A ten siedział i ta siedzi i po prostu ten umarł, tu ma być cisza, a tu siedzą. I robicie zamieszanie. Podczas gdy mogłaś wziąć klucz. To on nie musiał zamykać góry. Nic nie musiał, ale zamknął i gdybyś miała klucz, to nie byłoby problemu. A to jedno głupie, bo to zgubiło i to nie wzięło. Nauczka dla siebie, no trzeba się uczyć. Bierze się klucze po prostu. Jak się ma więcej, to się panuje nad sytuacją. A jak się bierze tylko jeden klucz, a wiadomo, że są dwa, no to trzeba było zablokować drugi, wsadzić pudełko od zapałek, no to wtedy człowiek wie, że tu nikt nie zamknie. Ale też nie wszystko tak. Też nie bądźmy takimi, prawda, tylko taki gest i tak ja pamiętam. Nic nie można być dobrym, bo to widzicie Państwo w tej Warszawie, jak człowiek jest dobry, to potem tylko są jakieś problemy niepotrzebne i jeszcze i zabili tego Jezusa. Żydzi też myśleli, proszę Państwa, że przyszedł dobry człowiek, to myśleli, że przyszedł ich nakarmić. To wcale nie o to chodziło, całkiem zupełnie co innego chodziło, a nakarmił to tylko przy okazji. Nakarmił, bo był rzeczywiście dobry, ale wcale nie miał ich karmić, nie po to przyszedł. No, a poza tym Jezus jeszcze mówił, że nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, którzy się źle mają, czyli po pierwsze i po drugie Jezus przyszedł pokarm duchowy dawać i na tym się koncentrował, ale ci, którzy wcale nie mieli zamiaru żadnego pokarmu duchowego przyjmować, myśleli tylko o żarciu, myśleli tylko o piciu i na tym się koncentruje cały dramat, cała psychologia Biblii, że właściwie to oni zabili Jezusa, bo nie chciał im dać żryć. No, myśleli, że w ogóle będzie walczył Jezus Chrystus przeciwko Rzymianom, no bo wiadomo, że wtedy pod zaborem cała ta ziemia żydowska była, proszę Państwa, że Jezus będzie walczył, a to przecież to będzie walczył, ale to nie tu i nie teraz, a oni poprzez wypaczenie swojego umysłu i od lat, od dziesiątków lat i setek lat wypaczanie swojego umysłu, oni wcale nie czekali na żadnego Jezusa Chrystusa, bo gdy przyszedł, to od razu okazało się, że tu ten Jezus wcale nie miał zamiaru walczyć, bo skoro powiedział, że kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie i mnóstwo innych rzeczy, cytatów z samej Biblii, okazało się, że Jezus Chrystus Pismo Święte znał, że ich to zaskoczyło nieraz, że skąd on znał, skoro nie czytał, skoro się nie uczył. Także tutaj przy okazji w Czampu potępione te wszystkie szkoły wyższe czy Uniwersytet Warszawski, bo chcieli być mądrymi, apostoł Paweł powiedział, a stali się głupi. Uczyli się, ale uczyli się, ponieważ nie tego się uczyli, czego Jahwe, czego Bóg wymagał od narodu, co było zgodne z procedurami przyjścia do pomazańca Jezusa Chrystusa, Króla
Królestwa Bożego. Oni nie mieli pojęcia zielonego, bo oni poprzeinaczali wszystko na swoją modłę, żeby tylko była klasa kapłanów, a była klasa poddanych. No i Żydzi ciągle się dzielili. Teraz ta linia Mysia też, bo przecież jak w Radiu Maryja ksiądz zapowiada, pani docent doktor habilitowana zaraz się tutaj wypowie, no to przecież jak przyjdzie jakaś parafianka biedna z kościoła, no to ona jest biedną myszą katolicką, która nic nie znaczy. Bo my tu mówimy, że bydło, bydło, bydło. No dobrze, ale są też i myszy. A jak są myszy, to też są i szczury. Także proszę Państwa, ile ciekawostek Państwo usłyszą tutaj w tym radiu, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ja powiem tylko, że jak żył, był Jezus Chrystus, to mówił, albowiem napisano i cytuję, albowiem napisano i cytuję, co napisano? No w świętych pismach napisano, no to więc jak taka parafianka katolicka, ona nie miała w ręku w życiu ani razu Biblii, to co ona sobie by pomyślała? O czym? Że co napisano? W brewiarzu, w książeczce do nabożeństwa, że napisano: bramo z kości słoniowej, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. To co ona sobie tak pomyśli? Także ona sobie źle pomyśli. Także widzicie Państwo, jak bardzo daleko ten świat odszedł od Stwórcy, odszedł od Pana Boga, co jedno to lata tutaj w stresie, w nerwach i szybko oczywiście umiera na raka, dodatkowo kopcą te papierosy jeden za drugim, pod biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56 stoją, kopcą, pletą bzdury oczywiście o dupie Maryni i tak wszędzie jest. I sobie ludzie tylko uprzykrzają życie. No niestety, bo ktoś by pomyślał, no jak chodzą na msze, no to powinni być no mądrzejsi, uduchowieni, dobrze. To chyba jakoś tak niekoniecznie. Także proszę Państwa, proszę wziąć do ręki Pismo Święte i tym Pismem Świętym się tak trzepnąć w łeb. I może troszeczkę oprzytomniejesz, może ta durnota z ciebie wyjdzie, może jakaś ślepota i przy okazji i głupota. I może jak przyjdą już ci świadkowie Jehowy, to wtedy jak już będziesz siedziała w oczekiwaniu, jedna ręka po lewej, druga po drugiej, tak sobie lekko rozłóż, jak papież na tronie, jak przyjdą świadkowie, to wtedy będziesz już mógł porozmawiać, ale to dopiero jest wstęp. To dopiero jest wstęp, no bo zanim człowiek by te rzeczy zrozumiał, a jak tutaj te klechy, proszę Państwa, one ci oskubały logiczny sposób myślenia, oskubały ciebie ze wszystkiego. Zabijają taką indoktrynację. No a dziesięciu? Zakon dominikanów to był zakon, przecież który swoją do perfekcji doprowadził sztukę retoryki. Właśnie oni między innymi... No ale po to retoryki, żeby pokazać, że oni są mądrzy, a ty jesteś głupia. No tak miało być. Bo znowu nastanie nędza, poza tym dziesięcina. Przecież kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wieszkę kopie w rogu. Nie mnie, to dasz synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare. A ty chłopku, dare, dare. No ale to przyszedł do Janka Macieja Witka, taki ksiądz w białej tunicz, i się spytał, czy ma pan przygotowaną kopertę dla mnie. Nie, no bezczelny, tylko mogę. No ale jak za drugim razem przyszedł, to już nie powiedział tego, tylko wyświęcił mieszkanie z niejakiej Litki. Wyświęcił mieszkanie. I co pomogło? No, na pewno coś tam pomogło, ale Janek nogi wyciągnął. No przepraszam, to nie moja robota. Wyciągnął własne życzenie z głupoty, bo się wściekam na cały świat. Się na niego wypił, no i co z tego miał gówno. No. Po co to lata było nauki? Taki umysł, tyle języków, no i co? I gówno wziął. Zwyczajny więcej rozumowy. Teraz by się tuleń przydał, właśnie teraz by się tam przydał.
jest też taka praca nad sobą, żebyśmy... Radio Conchita, Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Na razie pijemy kawkę, wyciszenie, przygotowanie się, proszę Państwa, do pracy, do wyjścia, do działania. Także póki co Państwo zobaczą, że zawsze pod kościołem siedzi żebraków 100. I teraz tak, zapędziłam niektórych do pracy na budowę łódź, but, żeby po tym błocie chodziły, ale Ukraińczyków dużo. I teraz tak, ci co z tego kościoła się rekrutują, to nienawidzą Ukraińczyków. I teraz tak, Polska miała tych Arabów przyjąć, nie przyjmie, a Polska się tłumaczy, że przecież przyjęła tyle Ukraińczyków. Ja powiedziałem temu jednemu Ukraińczykowi, że tam w Tesco Extra układają produkty i chcą Ukraińczyków, tylko nie wiem ile płacą. Ale tutaj 15 zł za godzinę, jak on tak poszura tą szczotą, no to i 400 zł gdzieś pod markami mieszka, płaci 400 zł. To on się bardzo cieszy z tego, że jak tutaj zarobi, to tam sobie za mieszkanie zapłaci, będzie miał więcej i tak. Ja byłam grzeczna, byłam gościnna, oni zostawili kawę, nawet spróbowałam tej MK kafę, proszę Państwa, no ale oni dzisiaj tę kawę zabiorą z cukrem, bo ten Bocianowski, ten Stasio, proszę Państwa, wypieprzył to wszystko. Nie, żadnych toreb do budy. I oni po prostu poszli jak zmyci, no ale to jest jedna budowa. My służymy jednej sprawie. Nie ogrzać się tam, tylko kawę sobie też zaparzyć, wynieść, wypić na zewnątrz. Tam nic nie ogrzać się, oni są odporni. Tam nikt w tej budzie nie siedzi, bo nie ma prawa. Ale torbę mogli zostawić, tam się przebrać, zostawić kawę, zaparzyć, wynieść na zewnątrz wypić, ale nawet to, no i aż mnie tak troszeczkę zastanowiło, że no, że ten Bocianowski, tak wiesz, głupawy taki, niestety. Okropny to jest. Także proszę Państwa, to nie jest takie łatwe. Znowu tego Stasia nie ma. Poszedł, zostawił ten telefon, bo poza budą chodzi, nie wie, że w budzie mu dzwoni ten telefon. No, strasznie głupi ten Stasio, bo będzie dzwonił kierownik, potem go opieprzy, że on nie odbiera. A jak coś się dzieje, a jak jest jakaś taka potrzeba, no to go opieprzą. I on, czy był policjantem, czy był sierżantem, to wypieprzą i po prostu nawet szukał roboty. Bo nie spełnia standardu. Także taka robota. Imieniny kota. A tam niestety czasem jak wczoraj było nieszczęście, bo betoniarka nie mogła wyjechać, ale na drugą stronę podwórka pojechać z betonem, bo jakiś drut tam wleciał pod ten i on był zdesperowany, a to była już 20 godzina wieczorem, to jest późno i on mówi, że no chcę pójść do jakiegoś kierownika, ja mówię, to już ja zadzwonię, tutaj jest pan inżynier Piotr i ten pan inżynier Piotr wezwał 10 pracowników, coś tam pod tą betoniarką spawali, musieli się podłączyć, tam pod bramą taka była cała rozdzielnia, się spawali, także ta betoniarka by musiała zostać tam na noc, no niestety. Także takie, taki rozpaczony był ten kierowca, ale dzięki mojemu telefonowi, ja mówię, niech pan idzie tam za płotem, tam do dyrekcji, no ale co z tego, jak tam pozamykane wszystkie drzwi, a ten inżynier był i całą wezwał ekipę, aż 10 osób do jednej wielkiej betoniary. No, także widzicie pan, drut jakiś rozharatał coś od brzucha, od środka, a on mówi, no nie mogę jechać, no coś tam i tam latarkami świecili i zaczęli spawać. Także proszę Państwa, na budowie, a jak wieje wiatr,
wyjdziesz z tej budy, czy leje deszcz, to ty się chowasz. A oni są, proszę Państwa, inżynierami i mają ciężką charówę, leją beton i to wszystko jest, proszę Państwa, po prostu straszne, że raz do 9 w nocy zalewali, a o 6 już na budowie muszą być. To nie ma tak, że do 15 godziny, jak to kiedyś. Teraz jest chciwość, że oni mają dużo tych pieniędzy z tego, ale jak 20 zł im na godzinę płacą, to jak oni muszą zapieprzać, nawet nie wiem, czy nie 30, czy nie 50 ma ten od dźwigu, który jeden chodził od jednego dźwigu, no bo dźwig rozpieprzony. I ja mówię, i co? Ale chyba płacą za to. I oczywiście, że płacą. I chodził taki zadowolony, tłusta taka locha. I chodziła, ja mówię, no to ta locha się będzie tam gramoliła na te 200 metrów na górę. Że do... Ja mówię, Boże, no nie taki gruby, ale jadę zapiekankę, pił kole i tak sobie chodził. I tam mu z kieszeni wystawały telefony. I ho, 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 bo mi płacą, nic nie robię. Ho, 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 chodzę sobie po budowie. Także to się nie płaci, już nie te czasy, to nie płacą, bo jak on ma kontrakt podpisany, a że dźwig okradli i nie działa, to co jego płaci? To jemu to jeszcze w to gra, jest jeszcze lepiej. Także straszne rzeczy, proszę Państwa. I Polacy się cieszą potem, że ten tego okradnie, to się cieszą, a powinni się smucić, powinni współczuć, a to nic. Względem Ukraińczyków są niegościnni, Arabów nie chcą przyjąć, to co ta Unia Europejska zrobi z tą Polską? Jak Państwo myślicie? Jakąś rakietę Putin wyceluje, ale w kogo? Ja już wiem. A Państwo? Proszę dzwonić, odbieramy telefony, dyskutujemy, w kogo rakieta wkrótce strzeli. No tak, bo jak będziemy w tych ławach siedzieć, będziemy ziewać w tych tramwajach stołecznego miasta Warszawy, kaszleć, chrumczeć, a dokuczać ludziom, zaczepiać. Daj mi, bo do ojca chce zadzwonić jakiś młody chłopak i taki ładny, ale widać jakiś wariat. I tak mówiłam, ostrzegałam tego kurczaczka, nie wystawiaj tych telefonów i nie siadaj zaraz za kierowcą tam w kącie, bo cię ktoś napieprzy. Taka jest Warszawa, no niestety. Warszawa jest chamska i Warszawa jest najgorsza w tym sensie, no bo to z jednym, no wiadomo, że tu się przejeżdża z jednej strony w drugą i z powrotem na awarot, a piać w tę mańkę, w tamtą mańkę. I teraz, proszę Państwa, do Warszawy każdy leci, a tam do Gdańska nie chcą. No jest praca, ale widzicie Państwo, praca. A w tej pracy to samo. Burdel, awantury, proszę Państwa, jakieś takie głupoty. No. I nie ma standardów, bo teraz oni się dopiero zorientowali, że dla niepełnosprawnych jest jeszcze więcej pieniędzy. Bo ten Rysio mówi, ty słuchaj, ja to mniej właściwie tu pracowałam w tym miesiącu, a on więcej pracował, a będzie miał mniej pieniędzy. Ja wiem, ja trzeba myśleć. A trzeba myśleć. Są mniejsze koszty pracy. Trzeba myśleć było. No ale on i tak ma tą emeryturę. On przyszedł dorabiać. Mieszka za płotem. I wczoraj właśnie do pracy nie musi dojeżdżać. Więc to też jest dużo. 20% za noc. A cóż to jest? To jest 10 godzin czy 8. Ale po prostu, bo te 7 zł za godzinę to jest to mało. Ale no tak, no 24 godziny jak ma dyżur razy 7 to jest sporo. No ma 200 zł ponad. Czy ile tam? Tak, ponad 200 zł masz. No i dochodzą te dodatki tam inne i to i to tamto. No, ale żeby miał orzeczenie o niepełnosprawności, to miałby jeszcze ze 2-3. Także Radio Conchita, proszę Państwa, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No.
to jest siostra wizytka, inaczej mówię, są polskie siostry wizytki, między innymi w Warszawie, więc taką kontemplacyjną, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No cześć Stasiu, jak tam chodzą dwa dźwigi, nic nie okradli? Czy do mnie dzwonili? Nie, nie dzwonili, ale można było zgasić. Ale oni jak idą na budowę, to od czego są? Ludziom, tak jak mówiłem, konieczności zadośćuczynienia i wynagrodzenia. Na złość robią, no na złość. No, to znaczy, no ale jak są na budowie, no to wyłączy światło, a jak jest ślepy, no to jeszcze jemu jest lepiej, wiesz, no. No, no dobra Stasiu, no na razie, trzymaj się. Tam jak nie masz co jeść, to weź ryżu z mojej szuflady, nasyp do wanienki, wody do tego i tam kilka razy powłączaj sobie, no. No na razie. Nie? Ale wiesz, przeżyć można jakoś tak krytyczne czasy, daj spokój. A nie dzwonił ten Bielecki? Ale wyzwał go ci ciebie? Od idiotów ciebie wyzwał? No to jak on chce utrzymać przy pracy pracownika, no to czego? Tak powiedział, idioto debilu? Ale no to jesteście na wojennej ścieżce, no to albo to prze... cały czas. No to albo to przemilczysz, albo wiesz, albo ja nie wiem. No, 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 ale przecież ty nic nie zrobiłeś dzisiaj, jeszcze dopiero początek dnia tego tam. Aha, nie chciałeś światła zgasić na dźwigu. Rysio był i zrobił już zamęt niepotrzebnie. To. No. To oni tak sprzyjają sobie. No. Dobra, nara. No. Także bez powodu się biją, się kłócą, proszę państwa. No. A że ten nie chciał iść wyłączyć światła na te dźwigi, bo całą noc widzi. Ale ja mówię, że jak są robotnicy, no to niech sobie wyłączą światło. Po co to dupę zawracać? Żeby pokazać, to jest ważniejsze. Bo potem jeszcze będzie na mnie, że to ja nie wyłączyłam jeszcze tego światła, powinna była, bo, ale jak było szaro, no to chyba lepiej, jak ktoś coś widzi. No tam jeden drugiemu się podlizuje, drugi trzeciemu, trzeci czwartemu i taka robota. Ale słuchaj, są robotnicy na budowie, światło się świeci, telefon do tego ochroniarza, Stasia, a on mówi, że nie tego i ten inspektor, a ten jeszcze kaleta, co mieszka za płotem, się podsycają i mówi do tego Stasia, a ty idioto, ty debilu, no to to nie wolno mówić tak. To jest ekipa, trzeba się szanować, wiesz. A ten powiedział, że do Włocławka zadzwoni do tego Andrzeja, który jest tego i oni mogą tu wypieprzyć tego czy tamtego. Co to inspektor, skoro oni sami go ustanowili? Że, no. Ale słuchaj, no to to jest, wiesz, i tego Stasia mi szkoda, ale on jest bojowy i byłym policjantem jest i od razu powiedział, słuchaj, butów nie dostałem, mówi, kurwa się wpieprzyłem w to błoto, mówi, gdzie dla mnie kurtka, gdzie dla mnie to, gdzie dla mnie to, ja mówię, oczywiście, że powinno być to honorowo, powinien być przydział i to bez łaski. To jest w ogóle odzież robocza i to się należy w pakiecie, to łaski nie robią żadnej. On miał kręgosłup przewiany, to myśmy go tam zastępowali jakiś czas, ale ten proboszcz powiedział, że on nie może siedzieć potem 48 godzin, no bo to wiadomo, że nie może, ale taka sytuacja. A my możemy co drugi dzień na 24 godziny, też nie za bardzo, bo powinno być 3, 4 i ja wtedy idę co trzeci dzień, czwarty, a nie co drugi dzień. Także proszę państwa, smród jest w Warszawie od tych kłótni. Strasznie.
straszny smród. No. Że mówimy, te kołchozy takie moherowe, mówią, że im większe, tym lepsze. A czemu właśnie ta religia tych Świadków Jehowy jest taka mała? Ja mówię, no to jak duża, to większość zawsze kłamała. Większość nigdy nie miała racji. Większość przeciwko Jezusowi i Jego zabili. No to ci to nic nie mówi, że jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. Ewangelia Mateusza mówi 3,14. No czytaj sobie. Całą Mateusza dzisiaj przewierci i to zobaczysz, że wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. I niewielu jest tych, którzy odkryją tę wąską drogę, a raczej większość jest przeciwko. I tak było. Także widzicie Państwo, jak oni tu w tej wiosze, największej na świecie, Warszawa, będą się bić, ja nie wiem, czym się to skończy, ale ofiarę znajdą. Niech Państwo się nie boją. Religie będą skasowane wszędzie, tylko ludzie tego nie wiedzą. Co na górze, jakie decyzje podejmą królowie ziemi? Jeden i drugi. To wystarczy, żeby byli dwaj tacy, żeby podjęli taką decyzję. I jak to, co to się będzie działo? A no właśnie, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ja tylko mogę powiedzieć, że to będzie, proszę Państwa. Czeka zagłada religii. Świat czeka zagłada religii. Że nie będzie miał istnieć Kościół jako taki, gdzie będą msze, tylko nie wiem, może tam czołgi wjadą, może muzeum zrobią, może powieszą Stalina, może powieszą Lenina. Jak kto tylko będzie chciał to zdjąć, do ciupy. Albo nie wiadomo, czy nie rozstrzelają. Bo oni mówią, proszę Państwa, że ktoś pluje na krzyż. Ja mówię, no to dobrze, no to głupiej tej Dodzie czy temu Nergalowi można ustąpić, bo nawet się mówi, że mądry głupiemu ustąpi. A jak oni walkę robią, to niech sobie Biblię jeszcze ze śmietnika wyciągną, bo ja myślę, że skoro mówisz o krzyżu, to najpierw mów o Słowie Bożym, że wyrzucacie Pismo Święte do śmietnika w Warszawie, a on tu dupę truje i o krzyżu gada. Krzyż i tak pochodzi z pogaństwa. To są dwie belki skrzyżowane pod jakimkolwiek kątem. Tego nie było w pierwszym wieku, tego nie było w drugim ani trzecim, dopiero w czwartym wieku. A skąd się wzięło? No to proszę śledzić. Przecież historia, tylko jak linia mysia jest, to ona teraz nie będzie dopuszczała do głosu na przykład książki Śladami Amuletu Wacława Korabiewicza, który tłumaczył, jak był 15 lat w Egipcie i badał te krzyże pogańskie. Anch! Że to krzyż to jest pętelka na rządy rozrodcze żeńskie i męskie, splecione w jedną, to jest cały ten krzyż. Natomiast słowo krzyżować raczej oznacza rozciąganie na palu. Ja miałam tę książkę, 100 zł kosztowała i to zdanie sobie tak podkreśliłam. Do kiedyś jak chodziłam do ludzi, dostał książką za 100 zł Wacława Korabiewicza, który dawno już umarł, i jego ci koledzy czterej, bo ta piękna wystawa była w Muzeum Etnograficznym. Wszystko jest w kanale El Mercedes, przepiękne zdjęcia, no krzyże przez szybkę, tak. Także tam jest błysk, tam jest odblask, no bo to nie wszystko może być w zasięgu ręki, wiadomo. Krzyże pogańskie, i tych krzyży jest bardzo dużo, i elementy na tych krzyżach znaczące. Co to miało znaczyć? Co to znaczyło kiedyś? A po co to przejęto do kultury łacińskiej? A w ogóle to po co Biblię zamieniono w łacinę, tak żeby ciotka nie mogła tego pojąć, zrozumieć? A po co to ludzi na stosie palili? A po co to Biblię palili? A po co to Biblii nie wolno było przez bardzo długi okres czasu czytać? A po co? A dlaczego? A no właśnie. Radio Conchita. No. Także już. Opieprzony został Stasio z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ty idioto, ty debilu, bo on nie chciał wyłączyć światła na dźwigach, ale widzicie Państwo, pracownicy tam pracują, nie dość, że okradli jeden dźwig z drutów na 4000, to jeszcze przecież mogliby sobie sami światło wyłączyć. Ale ochrona jest od czego? Potem opieprzał ochrony.
się kłócą, dziad kłóci się z dziadem, gad kłóci się z gadem, żebrak kłóci się z żebrakiem, gdy i takim wszystkim prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłustej kopy maca? Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknie dziwieszkę kopie w rogu. Niemniej to też synku Bogu po tym bierze po kolędzie w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare. A ty, chłopko, musisz dary, dary. I tak, proszę państwa, chłopka w konia zrobiona musiała dawać dary, ale tu Janek Maciej Witek Rokita się postawił, gdy przyszedł ksiądz w białej tuniczce. Powiedział, proszę pana, ja jestem biednym rencistą, emerytem, już nie wiem kim, ale ja tu 5 złotych nie mam, a tu ksiądz chce, żebym kopertę przygotował. No i ten ksiądz już następnym razem nie chciał już. Zrozumiał, mądry chłopak, mądry. Ładny taki w białej sukience, a Jankowi Witkowi było w to graj, bo on tu w internecie gołych facetów podglądał, to myślał, że ten ksiądz może mu się rozbierze. No nie, już bez jaj tak zwanych. No ale po prostu, co się dzieje za plecami, ludzie też tego nie wiedzą, bo ta prezesowa, siwa a głupia, powiedziała, och, że tu jakieś piękne kobiety wychodziło od Janka Macieja Witka. A przecież tę Bernadetę to on tu z 5 razy nie wpuścił, bo i przychodzi mi jakaś baba, dupę mi zawraca, kurwa, muszę siedzieć i herbatę jej robić i ona będzie mi tu truła, bo ona się nie ma gdzie podziać i ten Roger zanim ją odbierze, ale teraz już ma kochanka i Roger do mnie wczoraj dzwonił i powiedział, że ona już cały czas tym jednym facetem jest. Ja mówię, słuchaj, pełno ma pieniędzy facet. Też ma za oddzielnika, wiecie, a pod kogo ma się podczepić, no. Ona pochodzi z gór, jest góralką, jest dwumetrowa, co prawda, no ale... Każda podpora znajdzie swego amatora, jak wie. No i ten Roger, proszę państwa, został sam, ale on teraz studiuje w szkole wyższej elektronicznej jakiejś i mówi, że matematyka jest i to ja mówię, bo ty miałeś tam na Politechnice zaliczyć matematykę, ja mówię, a tam... To dawno już przeszło, ale teraz jak jest elektronika, to też jest matematyka. I on studiuje, ja mówię, och, Roger, jesteś ambitny. No. Im prowadzi zakład elektroniczny, ja mówię, słuchaj, tobie się to przyda, bo ja bardzo lubiłam elektronikę, no takie te rzeczy konkretne, to ja zawsze miałam same 5 i 6. Co ja się olewałam, to ja się obijałam, ale po prostu to lubiłam, bo wiem, jak wygląda prąd, gdzie mam go szukać. Nawet raz poszłam do chlewka z 2 wiadrami po fazę, no i tylko do 1 wiadra nalałam sobie, nabrałam tej fazy, proszę państwa, i wylałam to na jakąś durną babę. No, bo poszłam się zemścić. A ty durna babo, a ty żebraczko, a ty pijaczko, a ty łajdaczko. A jak ja byłam na praktyce w Górze Kalwarii, bo tam była tak zwana, wiesz, no, mediacja i tak dalej, można było sobie albo w Warszawie wybrać, albo na miesiąc tam gdzieś, tam się se, czemu nie. Słuchaj, była tak złośliwa zakonnica, że nas były 3 dziewczyny, no, znaczy, no, 4 razem. I w nocy, ponieważ wiadomo, że to jest zakanaruszone, to już mi nałapały kanału do słoika i ta zakonnica takie głupie, czarne skarpetki suszyła na koloterze, żeśmy babie złośliwie puściły. I co ty na to? No. A nam nie było przykro. W ogóle. A jakie rano był wrzask? Ale przez okno wyrzuciłyście? Nie, wrzuciłyśmy jej do tych skarpetek suszących się. Aha. Na koloterze, one nie mogły wyjść, no bo wiesz, skarpetki niżej, no i wiesz. Ona se założyła rano i to no i o to chodziło przecież. Miodzio. Dosłownie miodzio. Ale zasłużyła sobie, wiesz. No, wszystko się znalazło. No, one też się pastą malują też ktoś komuś. Te zakonnice nie lubią. Tylko, proszę państwa, księdza Rydzyka lubią, ale teraz już też go obsmarowują w różnych mediach spirytystycznych. Także, proszę państwa, kto to w ogóle będzie czytał? Kto to będzie? Ale idiotę, że i 100 zł książka kosztuje i 200. Też kupują ludzie. A potem tego ani w antykwariacie nie sprzedasz, ani tylko po prostu szukają jelenia, żeby kupić ładną książkę, bo ładna obwoluta. A potem w antykwariacie nie chce tego przyjąć, bo nikt tego nie kupi.
To tylko oficjalnie, także widzicie Państwo, oficjalnie to słuchają księdza. A, bo ksiądz chodzi w sutannie, a wy nie chodzicie w sutannie. A co, nie ma, wiesz, co ma coś innego niż normalny mężczyzna? Także jak ciemni tutaj nie chcieli słuchać Świadków Jehowy, no bo ja to znam 30-40 lat praktyki, ja mogę powiedzieć, jak nie chcieli słuchać Świadków Jehowy, no bo tak, Świadkowie Jehowy nie są po Akademii Teologii Katolickiej, nie są po kulu, w sutannie nie chodzą, no to taka moherowa to tu się wyżywała i te pomyje na tych świadkach, na tych świadków wylewała. A tu się okazało, że teraz ilu gejów, ile jest lesbijek i w tym Teatrze Powszechnym, też ja byłam na premierze książki, co czeka zakonnicę, która jest lesbijką, jest gdzieś w klasztorze w ukryciu, jest lesbijką, albo zrezygnuje i co potem zakonnicę czeka, albo księdza geja. Bardzo ciekawa książka, proszę Państwa, że potem doszło do tych sztuk różnych w tym teatrze, że ten teatr już podpadł i ten dyrektor gruby, łysy, proszę Państwa, chyba go na taczkach wywiozą. No linia mysia go wywiezie. Takie ciekawe, Państwo zobaczą. Tylko u nas w Radiu Koncita. No. My wzrastamy, proszę Państwa, my rośniemy, a wy już się kończyta. Także proszę bardzo słuchać. O, właśnie gra słów. Radio. Idzie facet mostkiem i z kamerą i wszystko to nagrywa, jakąś wielką, ma jakiś wariant. No, dobrze, już. No niech mówi.